Cześć, hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Tajny, jak widać, postanowiłem sobie, że nagram sobie. Tak, nagram sobie. Jeszcze jeden odcinek. Coś jeszcze z tego Destiny, bo mam akurat okazję sobie pograć. No, jak widzicie, ubrałem sobie okularki, bo jestem ślepotą. I no, niestety, od czasu do czasu muszę je ubrać. W sumie powinienem je cały czas nosić, ale tak naprawdę to po prostu mam to w nosie i tyle, bo uważam, że dobrze widzę bez okularów. No i cóż, pogramy sobie w Destiny 2. Coś jeszcze tu posprawdzam z tym, z mikrofonikiem i z popfiltrem, bo widziałem, że ostatnio mi troszkę to dudniło wszystko. Nie wiem, czy teraz przypadkiem i tak nie jest za głośno ten mikrofon. Natomiast no zobaczymy. To się wszystko pewnie ułoży jakoś tam gdzieś w praniu, czy w późniejszych poczynaniach. Zobaczymy, jak to będzie. Powiedzcie mi też, czy odpowiada wam taka forma, czy chcielibyście widzieć coś z Destiny, czy może bardziej zająć się jakimiś, nie wiem, vlogami, nagrywaniem czegoś takiego, co myślę, że w sumie byłoby chyba. Myślę, że dla mnie akurat byłoby to bardziej kłopotliwe, bo mam troszkę słabe warunki. Zresztą w ogóle mam słabe warunki na nagrywanie. A dlaczego miałoby być to dla mnie kłopotliwe? Bo no, mieszkam jeszcze z rodzicami w mieszkaniu, w bloku, także to nie jest jakoś tak fajnie, że mogę gdzieś sobie uciec, tak jak chociażbym mógł mieszkać sobie w domu i wtedy mam gdzieś piwnicę i tak dalej, i tak dalej. W sumie mam piwnicę w bloku, więc może tam bym poszedł, no nie wiem. Przepraszam. No nie wiem, pomyślimy, słuchajcie, zobaczymy. Jak na razie postaram się robić na tyle, ile mogę i zobaczymy, no. No co mam tutaj dużo mówić. Tak czy siak, no mówię, może coś jakieś vlogerskie będą, chociaż to też wymaga troszkę więcej montowania i co za tym idzie, większej ilości czasu potrzeba na takie vlogi, żeby nadać chociażby takiej dynamiki temu swojemu filmowi, tak, a gram w takie Destiny i tutaj sami gracze i praktycznie wszystko, cała akcja w grze robi za nas, nie? Więc cały efekt dynamiki. Dobra, słuchajcie, ja tu chciałem sobie zobaczyć, co ja tutaj ostatnio miałem, czy ja miałem tu jakieś ciekawe bronie, bo pamiętam, że coś tu było. Tak, haha, i wsadź kurwa palce do mordy i tak gadaj, no, do ludzi. Dobra, tu mam ten 205, fajny rewolwerek. Przepraszam was, że tak. Jesteś gotowy? Niepospolite. To nie spoko. To nie spoko, wiecie co? Ja od tego wywalę. Chcesz mi coś zgłosić strażniku? Tego jeszcze Policji? nie. Tego też Hej, wywalę. jesteś tam jeszcze? Ta broń jest Nie każ mi spoko. cię szukać! To na razie zostawię i ten na razie też jest spoko. Szkoda, że taki Jeszcze czerwony legion poprzestałby na mnie. legendarny bądź egzotyczny jeszcze jeden bym się nie Zmieniasz trafił. wizerunek Chociażby, żeby miał te 200 coś swojej ataku, nie? śmigłowca. Bo to jest całkiem fajne i mocne. Ogólnie chodzi o to, że jeżeli mamy więcej tutaj tej Spieszmy się do mocy, pracy. 201, tak? Ja mam w tym momencie, to jest nasza cała moc. Im większa jest tutaj ta liczba, to my jesteśmy, zdajemy większy damage Widziałem raporty i straży też mamy miejskiej, większą że obronę. rozpisane jest bardzo zakomplikowane Oczywiście działanie. też chodzi tu o obronę, czy tam atak, to też zależy od statystyk, które posiadają nasze przedmioty, tak, z ekwipunku. No ale to tam na razie ten. No i tu jeszcze, jak mówiłem wcześniej, w pierwszym filmiku, to są takie dwa tryby właśnie o Jesteś gromodzierżca. gotowy? To latasz z taką Przez ten żółciowy pałą obiekt zbyt blisko nie świecącą podejdę. i strzelec, to ci się po Chcesz prostu mnie taki rewolwer zaatakować? podświetlany, gdzie masz trzy strzały i Widziałem takie raporty straży miejskiej, dosyć że rozpisane jest mocny bardzo damage zakomplikowane napierdzielają. działanie. Śmiem Także liczyć, cóż, że bez zbędnego wiesz, co gadania. robisz. Widzę, Żeby już że nie tutaj wam lękasz nie się za bardzo operacji opowiadać, straży jakbyście chcieli miejskiej, coś wiedzieć, to po a czy prostu lękasz sobie się, prawda? zagrajcie, no. No, chyba że chcecie naprawdę coś wiedzieć, to powiedzcie mi co, co to postaram się wam wytłumaczyć, po co ja tu w ogóle idę. Ja Uważaj na mówię, ciebie, ja muszę Tony. iść tutaj, tu sobie stanąć, obojętnie gdzie w ogóle mogę stanąć, Chcesz odpalić, mi coś polecieć na zgłosić tygiel strażniku? i odpalić sobie rzadki Nie ekwipunek. podoba. Też to Musiałem jest, też uczynić dosyć. ustupki. Nowe zagrożenie wymaga wyszkolenia nowej kadry strażników. I ten. Muszę to opowiedzieć Coś Devlinowi. mi tutaj, telefonik. Przełamanie klucza zamka. Nie, ja sobie ten. A, dobra, to mi się to pobiera. To niech mi się to tu pobiera. A ja sobie lecimy tutaj Co i to znaczy, że zobaczymy, każesz czy nam wszystko coś tutaj wyprowadzić na. krzyczę? Uspokój
Czy nam coś tutaj kogoś wylosuje, ile to będzie trwało? Mam nadzieję, że niezbyt długo. No, czyżby już coś nam tutaj poszło? Chwilę poczekaliśmy. Chyba tak, chyba tak. Przepraszam bardzo. Kurwa, uduszę się. Uduszę się normalnie. W ogóle no, gierka Destiny 2 pod względem graficznym, jak zresztą jak widzicie, jest naprawdę spoko, jest spoko. Nie wiem, może nie jesteście w stanie tego dostrzec na moich filmach, bo w postprodukcji, przy renderowaniu filmu, kontrola po prostu renderuje to w bitrate 10, a tutaj nagrywam go w 10 bitrate, to jakby 20, tak, bo to jest 20. Ło kurwa, co to za mapka, ale mi się już podoba, wow. No bo mi się podświetla, co ten telefon chce. Przejmujesz strefę B, masz przewagę. Strefa C utracona. Ej, spoko, bo to są takie mapki trochę quake'owe, nie? Coś ich nie widać, nie słychać. Tu już przenosimy, a dobra, na B. Słuchajcie, polecę sobie na B, o ile w ogóle jest to w jakikolwiek sposób. A jest możliwe, myślałem, że tylko tymi. No kuźwa. Dobra, widać, że grałem teamowo. Przynajmniej tak na ten moment mi się wydaje. I może być ciężko, bo my nie gramy teamowo. My jesteśmy jak ta rzadka kupa. Strefa B przejęta. Całkowita kontrola. Nie odpuszczaj. Strefa C znowu. I co? Ja tak będę biegał, tak? Halo? Ale chociaż się... Dobra. Dobrze, dobrze. Strefa A stracona. Masz przewagę. Co ty mi tu strzelasz? Panie, dobra. Tak jakoś to słuchajcie, leci. Nie, może będziecie chcieli na przykład, bo też w sumie teraz mi tak wpadł pomysł, że mógłbym zrobić jakieś filmiki typu coś o moich dreadach. Na przykład. No bo mi się jakoś nic ciekawego w życiu takiego nie dzieje, żeby was o tym... O tym informować. Mieli prowadzenie. Możesz to jeszcze zmienić. Natomiast. Jak przewagę. Przez remis ciołku. Także może z was coś interesowało, choć dużo tego jest przecież w necie o dreadach. Niekoniecznie ja bym musiał uzupełniać to jeszcze o jakąkolwiek wiedzę, bo nie wiem zbyt dużo o dreadach, tyle co sam praktykuję. Przejmujesz strefę B. Masz przewagę. Jak będziecie chcieli, to po prostu mi piszcie w komentarzach. No, powoli, powoli. No patrz! Oni też. Zdobywasz prowadzenie. Strefa A stracona. Nie, nie mam pytań po prostu do tego mojego. Czy ja przypadkiem... ja chyba jeszcze nie mam granata, tak mi się wydaje. Masz przewagę stref! Nie, mam. Czyli nie zdążyłem wyrzucić. Wyszli na prowadzenie. Kuźwa, patrzcie, jakie ma pierdolnięcie typ. B
przejęta. No i teraz mam właśnie tą super zdolność ścian. Będę mógł wam pokazać, ile w ogóle się nie zbłaźnię. Właśnie się zbłaziłem, tak? W tym momencie jestem zabity. Mogę jej nie włączać, oczywiście. Nie włączać, przepraszam. Mogę jej nie włączać i poczekać chwilę nawet. Strefa B stracona. Zdobywasz prowadzenie. Mógłbym je kropnąć, a ja bym potem się zrespił na nowo i bym wtedy machnął sobie. To bym wam pokazał, o co mi w tym chodzi. Bo całkiem fajne to jest. Przejmujesz strefę B. Całkowita kontrola. Nie odpuszczaj. Skubańce, no cóż, no nie. Raczej to wygramy. Strefa C. Raczej to wygramy. No i znowu zmarnowałem fajny rzucik nożem. 3 minuty. 3 minuty. 3 minuty. To jest spoko, że przynajmniej tutaj nie trzeba jakoś. Strefa B stracona. Nie trzeba jakoś specjalnie poświęcać dużo czasu na grę, tylko po prostu macie ile tam, 7, 6, nawet nie wiem ilu minutowe, no ale spokojnie to się zamyka, widzicie, w tych 10 minutach możecie sobie pograć i macie czas na wszystko, a nie tak jak w LoL'a, 40 minut. No, pytanie, czy ktoś tu mi się zjawi. Masz więcej stref! No patrz go. Walka wręcz to mnie wyręczył. Hehehe. Hehe. Co ty robisz, chłopie? Na kogo ty się czajesz? Na mnie? Na swego ziomeczka? Tam. Dobrze. Twoja przewaga rośnie. Oby tak dalej. Dobrze, spierdoliłem mu. Nara, frajerze. Oż ty skubańcu. Ja go zabiłem? Nie. Nie, ja go zabiłem. Całkowita kontrola. Nie, ja go zabiłem. No ale cóż, dobra. Rosnąca siła, co chodzi? Odzyskujesz utracone siły, wróć do odłamka MS, by przywrócić swoje światło. Czyli będziemy musieli zrobić kolejną rzecz. Prawdopodobnie z fabuły. Strefa A stracona. Ale to już raczej będzie poza nagraniami, nie? Na razie nie chcę się. Nie chcę na razie nagrać fabuły, bo tego pewnie będzie też pełno, a wolę sobie pograć tak na luźnie niż trzymać jakieś jakieś systematyczne wrzucanie filmików takich, żeby to wszystko było na pewno po kolei, żeby tu się na pewno nic nie zjebało i tak dalej, nie? Bo dobrze wiecie, jak to jest, jak się nagrywa i nagle coś wam, nie wiem, albo blue screen, albo coś i ten, albo nie wiem, jakaś misja nie pójdzie, albo coś, nie, no nie wiem, no wiecie, są po prostu problemy. Ja jakoś nigdy nie lubiałem nagrywać takich serii typowo single player, żeby tą fabułę trzymać i tak dalej. Takie to było dla mnie jakoś uciążliwe, wolę sobie multi pograć, zawsze dzieje się coś innego, a przeważnie filmy z danej gry z linii fabularnej są już dawno na YouTubie i można sobie to obejrzeć i tyle, tak? Cóż, no całkiem dobrze. Sympatiko. Dobra, w sumie, co, zagramy sobie jeszcze jednego. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś tragedii tutaj z wyszukaniem znowu. Całkiem spoko to idzie. Zresztą, no, całkiem sympatyczne bronie właśnie. Sympatyczne bronie dorwałem, chociażby właśnie to jest fajne, że to ja sobie mogę podczas ładowania czegokolwiek, mogę sobie tak po prostu kliknąć i zobaczyć, co mam. Coś mi tutaj nowego wpadło? Nie. Gdzie mi? Tu mi coś się świeci. To?
Nie. Które? Tu na dole to było, tak? Tu jest jakiś... Czek, tutaj też te już trzeba będzie wypierdzieć w ogóle ten nóż też, bo ja... Nóż, co to jest w ogóle? Miecz, nie wiem. Nieważne, ale to... Teraz by tu trzeba było... do tego odłamka pocisnąć. No ale to raczej się zrobi później, wieczorkiem. Jak będziemy z kumplem grać te misje sobie, to wtedy... O! Proszę bardzo, mamy już 8 osób. Zajebioza. Można, można. Da się grać, wszystko da się grać. Wiecie co? Może będę niewyraźnie mówił? A se pierdolne tableteczka na gardło. Może być? Przepraszam, że przyklinam, przepraszam. Przecież to mogą młodsi oglądać. Nie powinniście się uczyć takich rzeczy. Przekleństwo to jest zło. Pyszna. Ach. No cóż, ładuj się. Śmigamy. W ogóle tak myślałem nad streamami, nie? Nad streamami. Tyle, że u mnie jest ten problem, że ja muszę internet ciągnąć bezprzewodowo do mojej stacjonarki. Także to też nie jest jakoś tak... nie jest to jakoś mega fajnie u mnie rozwiązane. Bo niestety nie mam innej możliwości, nie mam. Zwycięstwo jest kwestią woli. Tylko w ten sposób. No taka sytuacja w domu i nie chcą się zgodzić, żebym rozpierdzielił kawałek ściany. W sensie dziurki o przekroju nie wiem ile milimetrów, 6. Może 6. Może trochę mniej, może trochę więcej. Dobrze. I... przeciągnąć sobie po prostu kabel do neta. Ała, wybuch na jednego. Rozwrywiacz, nie chcę przeczytać jego pełnego niku, bo to brzydko. Podobno YouTube ogranicza zasięgi filmów, jak ktoś się przeklina i robi treści nieprzychylne dzieciom. Ten rezystor, chciałem powiedzieć, ten rewolwer nie jest dobrym rozwiązaniem. Przynajmniej na bliskie kontakty. Patrzcie go, jaki skubań. A wiecie co? Ja sobie sprawdzę tą broń. Taka fajna fioletowa była. O, ta. Zamiast rewolwera. Co prawda ona strzela pojedynczymi pociskami. Natomiast przynajmniej na mobach cholernie silna była. Jakbym dobrze trafiał. Jakbym dobrze trafiał. Nie ginął przy tym. To myślę, że to by się. Że się zda. Kopię mocno. Natomiast... No nie wiem, spróbujemy jeszcze sobie nią. Nie chcę odwołać maniany, bo tu jednak gramy w teamie i wszyscy chcą wygrać. Nie. Słuchajcie. 5 minut. Masz szansę wygrać. Myślę, że ten... Co ja tu miałem? To nie, rewolwer miałem. Rewolwer jest w tym momencie lepszy. W ogóle czekam na jakiś taki legendarny albo ten egzotyczny.
One są tak fajnie nazwane, egzotyczny, złoty to egzotyczny. Oni będą szli tutaj od tej mańki. No, mało hapsów. Powiem tak, jak tutaj wiecie. Oż ty kurde maćna. Z od płaski do laski, kurde no. Nie zrobił go, nie widziałem. Noż, kurde mać. A, czy ja rozwaliłem w końcu tego rozrabiakę, tak? Możemy go tak nazwać, o, rozrabiaka. Rozrabiaka, przepraszam przez tą tabletkę. Trochę seplenie. A jej, zjebałem. Za dużo chce się chować. Muszę, tutaj trzeba działać. Albo idziesz i strzelasz, albo... Albo padasz po prostu i tyle. Oni tu gdzieś będą u siebie. 3 minuty. No i patrzę. Aha, no ta, no ale oczywiście dwóch jest, nie? A, to znowu rozwaliłem tego rozrabiaka naszego. Patrz go no, nawet przy takim tym. Nawet przy takim damage, że granat jeszcze w niego strzelam, potrafi się skubanie utrzymać. I co mnie cieszy, to jest gość grający moją klasą, czyli ja też mogę być taki twardy. Zabiję go? Dobra, po śmierci go jeszcze pierdolnąłem, to jest karma, człowieku. Ty zabijasz to i potem ty giniesz. No właśnie, to jest mój błąd, który ja robię najczęściej, czyli rushowanie, a potem no, dostaję taki spust na klatę i koniec. I granata między nogi. A, ja w ogóle mówiłem o tym streamowaniu. No to także myślę, że takie rzeczy będę mógł podjąć i ja z wielką chęcią ją podejmę sobie je. I wyrobić sobie tak luźno, wiadomo, nie będę jakimś mega, nie wiadomo jakim streamerem i w ogóle tam poświęcał na to pół życia. Ale... Ten Hugi Bugi jest dobry. Dobry jest. A, o streamowaniu mówiłem. Znowu wracam do tematu. Sorry, przepraszam. No bo mi się coś popierdzieliło. Została minuta. Nie wiem, gdzie są moi. Aha, to zjebałem. No cóż, no muszę się nauczyć tego. Wykorzystać w odpowiednich momentach. Ile mamy? 30 sekund, słuchajcie jeszcze. 30 sekund. Rozwaliłem tego typa, czy co się z nim stało? Gdzie on jest? Nie, spierdzielił skubań. Nie, to nie on. W ogóle jakiś dziwny granat mam jakiś. Muszę sobie wziąć znowu ten sam, co miałem. Oła. Oła. Trząśnij się i ponownie stań do walki. Widmo cienia, mam jakąś rękawicę, no i żeton jak zwykle. Dobra, zajebiście. Nie przejmuj się, strażniku. Ta bitwa jest przegrana, ale będą jeszcze kolejne.
Czemu przegraliśmy to? O kurde, no jest dobra, propsiki. Na ostatnim miejscu, no cóż, raz na wozie, raz pod wozem, nie? Trudno, dobra. Ja, ja tak nie będę wychodził. O, powróć na orbitę, dobrze. Kliknąłem. O, jak orbita. Orbita, ta, orbita. Okej, dobra, wiecie co, wrócimy sobie normalnie tutaj na farmę. Zobaczymy sobie, co mi tam dropło. No to na razie będzie koniec. Jeszcze może dzisiaj od razu to sobie zmontuję i wszystko. I tegesz megesz. Będzie dobrze. Coś muszę sobie jednak chyba do picia przynieść, bo słyszy mnie trochę. Ile tu będzie jeszcze tych ekranów ładowania? No, dobra, zajebiście. Jest zdejdźmy. Czekaj, cały czas mi miga, że mam tutaj iść. Ta czerwona ikonka u góry to jest właśnie... to są misje. Potrzeba nam więcej strażników. Fabuła. Jak ty. Czerwony legion nadciąga. Więc co? Na razie mi to nie jest potrzebne. A tu reputacja, jakaś nagroda frakcji. No zobaczymy sobie. O, prawie, kurde. Prawie, dobra, wiecie co, wypuszczę, czy ja coś tutaj chcę wziąć. Z tego chyba nie. Na razie nie, nie ma tu jakichś mega dobrych broni. Także teraz tak, ja dostałem broń tutaj. Tu mi się świeci. Tak, tu mi błyszczy. Co to jest granatnik? Na pewno? Śmiem wątpić. No, zawsze mogło być lepiej. Na razie sobie snajpereczkę zostawię. I niebieski. No, oczywiście, że biorę sobie. Niebieski item są tutaj o wiele lepsze. Bo zielone są takie niepospolite, ale wiem. A tu są już. Niebieskie są o wiele lepsze. Tutaj muszę jakoś sobie jakąś tą pelerynkę dropnąć skądś. I w sumie dobra, to chyba będzie tyle. Już mogę wam pokazać, to jest taka fajna minigierka. Się piłka spawnuje na środku. Możecie sobie ponapierdzielać piłę. O, no to jest akurat chuja tam. Widzę, Lewandowski ze mnie nie będzie. No ale możecie sobie pobiegać. Raz tutaj grałem sobie chyba z piątką czy szóstką osób. Było całkiem sympatycznie. No ale dobra, no ode mnie to będzie wszystko w sumie na teraz. Taki luźny kolejny odcineczek, zobaczymy, może jak będziecie chcieli, to będę jeszcze nagrywał. Ode mnie to wszystko, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie, to zostawcie łapkę i suba. Jak nie chcecie, to nie zostawiajcie, ja nie zmuszam. Na ten moment to wszystko. Dzięki, trzymajcie się i cześć.